wyjątkowa rozmowa z wyjątkowym człowiekiem. Hugh Laurie, aktor znany z roli kontrowersyjnego doktora House'a, ma iście bluesową duszę i okazał się świetnym rozmówcą. Tylko w Dwójce ekskluzywny wywiad prosto z Los Angeles, w którym ujawnił mi m.in. Twoja nowa płyta ma bardzo zabawną okładkę. Siedzisz na niej przy takim małym pianinie. Czy to jest to samo pianino, które dostałeś kilka lat temu od prowadzącego słynny talk show Jonathana Rossa? Co ta okładka właściwie oznacza? Nie wiem, co oznacza. To jest po prostu zdjęcie? Po prostu mi się spodobało. Pomyślałem, że jest w tym coś słodkiego i melancholijnego. Taki duży facet siedzi przy takim małym pianinie. Nie jestem w stanie wyjaśnić znaczenia tej okładki. Pozostawiam to twojej interpretacji. W moim domu w Londynie mieszka para Polaków. Moimi sąsiadami są polscy dyplomaci, którzy tak naprawdę są najmniej dyplomatycznymi ludźmi na świecie. Czy kobieta, która była twoją nauczycielką, kiedy miałeś 6 lat, też była Polką? Czy tylko próbowała nauczyć cię polskich tańców? Nie, nie była Polką, ale masz rację. Z jakichś powodów polskie tańce powracały w moim dzieciństwie. Nie wiem dlaczego. Chcę pogadać, ale krótko. Czeka Memphis. Widzowie Dwójki mogą teraz oglądać ostatni sezon doktora House'a. Smutno nam było, kiedy dowiedzieliśmy się, że postanowiłeś pożegnać się z serialem. Sądzisz, że tego chcesz, ale to zły pomysł. Wolałbym Dollywood, ale trudniej się przebrać za Parton. Co się stało, na Boga? No cóż, po takiej traumie warto wzmocnić więź w grupie. Wciąż mamy pomysły, wspieramy się. Wzajemna życzliwość może nawet pomóc. Imponujące. Powiedziałeś to, nie poruszając wargami. Więcej na ten temat, ale nie tylko. Hugh Laurie zdradzi już w czwartek o 22:25 podczas wywiadu Dr. House czuje bluesa, tuż po dwóch premierowych odcinkach 8. sezonu serialu Dr. House. Myślę, że nowa płyta spodobałaby się nowemu papieżowi. Naprawdę? Może poza ulicznym bluesem, ale tango, a zwłaszcza utwór Kiss of Fire. On jest wielkim fanem tanga. Rzeczywiście tak jest. Interesujące byłoby zobaczyć papieża poruszającego się w rytm moich piosenek.